Wracamy do Kerbali z modem BTSM, gdzie dalej robimy progres, czyli na, jak widzimy, na Kerbinie mamy w tej chwili aż 80% i 71% na Munie. Ostatnio, tak, mieliśmy bardzo udaną misję pobrania próbek z Muna, z kilku biomów. I ściągnęliśmy także pierwszą asteroidę na niską orbitę planety Kerbin. Dzisiaj wracamy na IF. Wracamy na planetę IF, tam żeby dokonać tam bardzo wielu badań. Spróbujemy także zbadać mikroskopijny księżyc tej planety, a więc Gili. Dobra, czyli tak, po pierwsze zobaczmy, jaką mamy wiedzę na temat tych dwóch ciał niebieskich na tym etapie. Czyli IF to jest druga planeta układu kerbolskiego, oczywiście. Analogiczna do Wenus, bardzo, bardzo... w sumie podobna. Czyli tak, zobaczmy. Czyli najbardziej purpurowy obiekt w Układzie Słonecznym. Jest także jednym z większych i dlatego jest bardzo łatwy do zauważenia. Zwłaszcza z powodu tej bardzo purpurowej barwy. Niektórzy kerbalscy astronomowie uważali, że to jest siostrzana planeta Kerbinu, ale z drugiej strony jest purpurowa, a nie zielona i niebieska. Ma toksyczną atmosferę, olbrzymie ciśnienie, bardzo duże temperatury, czyli jednak nie jest tak naprawdę za bardzo podobna do Kerbinu. Czyli tak, IF jest większa niż Kerbin. Grawitacja wynosi 1,7G. To jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o... Znaczy, byłby bardzo duży problem, jeżeli chodzi o lądowanie, ale nie, ponieważ IF ma bardzo, bardzo gęstą atmosferę. Nie pamiętam dokładnie, ile to jest atmosfer. 3 albo 5 chyba. I tak, ta atmosfera jest dużo wyższa. Czyli na spadochronach można bardzo, bardzo łatwo wylądować. Ale ta silna grawitacja i gęsta atmosfera powoduje, że start z powierzchni IF jest bardzo, bardzo trudny. Nigdy mi się nie udało tego zrobić. Kto wie, być może w tej serii się uda. Zobaczymy. IF ma właśnie ten mikroskopijny księżyc Gili, który jest bardzo trudny do... Znaczy, bardzo. Jest dość trudno na niego polecieć, bo po pierwsze orbita jest eliptyczna, po drugie jest nachylona. A sam Gili to jest niewielka asteroida przechwycona przez tą planetę de facto. Zobaczmy Gili. Praktycznie nie ma grawitacji, to jest 0,005G. Czyli to powoduje, że trudno tu wylądować, bo... po prostu będziemy się odbijać od powierzchni. Jest tak mała grawitacja, że trudno osiąść na powierzchni tego księżyca. Dobra, to jest nasz cel. I cel bardzo ambitny, moi drodzy, ponieważ ja chcę zrobić dosłownie wszystko, co możemy bezzałogowo zrobić. Znaczy, wszystko nie, ale prawie. Czyli tak, zobaczmy przykładowo na IF. Ok, na razie przyleciliśmy tylko na niskiej i wysokiej orbicie, zbadaliśmy temperaturę, ciśnienie i grawitację. Dzisiaj chcemy wylądować, czyli chcemy zbadać temperaturę w atmosferze i na powierzchni, podobnie z ciśnieniem. Chcemy zrobić także skan powierzchni. I to samo chcemy zrobić na Gili. Jednak to nie wszystko, bo tak, po raz pierwszy wysyłamy także na inne ciało niebieskie, na inną planetę, pojemniki z tajemniczym GU. Tylko tu jest haczyk, musimy z tymi pojemnikami oczywiście wrócić. Czyli to jest misja tam i z powrotem. Będziemy... Plan jest przynajmniej ambitny taki, że... zrobimy te eksperymenty z tajemniczym GU w pobliżu IF, a także w pobliżu i na powierzchni Gili. I wtedy wrócimy z tym na Kerbin. Ale zobaczymy, czy się uda, to będzie spore wyzwanie. I ja poza anteną zaprojektowałem już... chyba jeden z najbardziej skomplikowanych pojazdów, jakie budowałem, ale zobaczmy. Ok, czyli mieliśmy już jedną sondę na IF, która się nazywała Barbelek. To więc zobaczmy Barbelka 2. To więc używamy tej samej rakiety. I ta rakieta, plan jest taki... Ja troszkę wzmocniłem ten ostatni człon minimalnie, dając ten zbiornik paliwa. Plan jest taki, żeby wysłać to na IF.
A sam pojazd jest powyżej, waży 44 tony w sumie i jest dość skomplikowany. Składa się z wielu części. Z bardzo wielu części. Okej, jak to omówić? Ten mój bardzo skomplikowany plan. Po pierwsze, żeby oszczędzić paliwo, kiedy wlecimy już w strefę EVE, to ja nie chcę hamować silnikiem. Chcę wyhamować do orbity na tyle, na ile to możliwe, stosując hamowanie atmosferyczne, czyli stąd ta duża osłona termiczna. Ona, ją odrzucimy, kiedy tylko wyhamujemy do orbity EVE. I potem mamy tutaj, tak, wiele, wiele części. Okej, umówmy na początek główny pojazd. Okej, czyli to jest główny pojazd. Mamy tutaj sporo paliwa i bardzo ekonomiczny, ale lekki silnik, czyli będziemy musieli długo odpalać silnik, żeby coś zrobić, ale będziemy mieli dużo, dużo więcej delta V. Tak na wszelki wypadek, bo ja nie liczyłem, nie mam żadnych kalkulacji delta V, to jest wszystko na oko. Gdyby ten człon nie wystarczył, żeby dokonać transferu, powiedzmy na EVE, albo chcielibyśmy dokonać jakiegoś manewru, to zamontowałem tutaj też dwa boczne silniki tutaj. Po prostu chodzi o to, żebyśmy mogli używać tego członu i tego paliwa, nawet z zamontowaną osłoną termiczną. Stąd te dwa małe silniczki. Mamy badania naukowe, mamy anteny, mamy panele słoneczne, baterie. I teraz tak, tu był problem. Bo ja chciałem zamontować więcej eksperymentów, ale chciałem też zrobić skan powierzchni, dlatego też ta część nie mogła być u góry. Bo nad nią nie mogliśmy nic zamontować. Dlatego też musiałem ją zamontować bokiem, ale tu kolejny problem się pojawił, bo będziemy hamować w atmosferze. Wszystko, co wystaje poza osłonę termiczną, zostanie zniszczone. Dlatego też musiałem się tu troszkę nagłówkować, żeby to wcisnąć jak najbliżej centralnej osi. Natomiast dałem tutaj dwa, nie wiem czy to widać, puste zbiorniki z paliwem. Czyli tu jest skan, a tu dla przeciwwagi, to waży niemal idealnie tyle samo, dwie baterie. Zbiorniki z monopropelantem. Okej, tu jest troszkę skomplikowana sprawa. Omówię to za chwilę, ale tu mamy komputer sterujący główny. Pojemniki z tajemniczym GU, 4. Bo ogólnie 6 badań z tajemniczym GU w czasie tej misji chcemy wykonać. Czyli na powierzchni Gili, na niskiej orbicie Gili i na wysokiej orbicie Gili. To są 3. Na wysokiej orbicie EVE, na niskiej orbicie EVE i w wysokiej atmosferze EVE. Czyli tu są 4 i są też spadochrony. Jak to będzie powracało do atmosfery Kerbinu, to wam pokażę za chwilę. Ale to nie koniec. Zobaczmy resztę tego pojazdu. Mamy także lądownik, który wyślemy na EVE, który jest całkowicie u góry. Przy hamowaniu, właśnie tutaj dałem po pierwsze, EVE ma atmosferę, czyli mamy ten skaner atmosferyczny, sensor. I kiedy będziemy hamować, to wtedy wykonamy pierwsze badanie. A potem to odczepimy, zdeorbitujemy. Dlatego też tu są boczne silniczki, tylko po to, żeby się zdeorbitować. I tylko ten jeden zbiornik paliwa. Osłona termiczna, nogi podwozia. Baterie, ale też panele słoneczne. Jeżeli uda nam się osadzić na powierzchni, to możemy generować prąd po lądowaniu, teoretycznie. Komputer sterujący, przyrządy naukowe. Spadochrony oczywiście. I mamy też te urządzenia, które powodują, że tu opór powietrza jest większy. To jest po to, żebyśmy byli obróceni w odpowiednią stronę. Tu środek ciężkości jest ogólnie nisko, ale tak na wszelki wypadek coś takiego zrobiłem. Dalej, bo to nie koniec. Czyli to wypuścimy i to sobie wyląduje, ale misja na tym się nie zakończy. Ponieważ tutaj mamy bardzo malutki pojazd, który wyślemy na Gili. Tak, tym całym nie będziemy lądować na Gili. Wejdziemy jedynie na niską orbitę, bo tak, to by było bardzo trudne, nie potrzebujemy czegoś takiego dużego. Dlatego też zbudowałem ten pojazd, który zaczyna się tutaj. Tu mamy dwa małe porty dokowania. Komputer sterujący, wszystkie badania naukowe, baterie. Trudno to zauważyć, ale mam tu dwa zbiorniki paliwa małe i ten silniczek LV1, który jest chyba najsłabszym w grze. Zobaczmy, ile on ma siły ciągu.
4, a dla porównania Killhole ma 1500. Czyli to jest porównanie siły ciągu. Tylko nie potrzebujemy więcej. Gili ma praktycznie nie ma grawitacji. Zbiorniki z monopropelantem, dwa takie malutkie mi się wydaje, że wystarczą, bo chcemy potem zadokować. Nogi podwozia. Nie wiem, czy są potrzebne, ale potem się przydadzą. Czyli plan jest taki, że to odczepimy od statku matki, to szybko poleci na powierzchnię Gili, przeprowadzi tam badania i powróci, zadokuje i wróci razem z tym pojazdem do Kerbinu. Tak więc to nie generuje prądu, ma tylko jedną baterię. Plan jest więc taki, że szybko to odczepimy, śmigniemy na Gili i wrócimy. Okej, tylko powrót. To jest ostatni element, który też wiele może pójść tutaj nie tak. To będzie skomplikowane. Strasznie się główkowałem, żeby to zrobić. Czyli po całej misji ten pojazd wróci na Kerbin. Taki jest plan, ale nie wiem, czy nam starczy Delta V. Musimy mieć paliwo w tym pojeździe. Ale jeżeli już wróci, to zostanie odczepione i do atmosfery Kerbinu wróci tylko to. Czyli mamy tu osłonę termiczną. Te baterie dałem tylko po to, żeby obniżyć środek ciężkości, bo tak, środek ciężkości to był tu problem. Osłona termiczna musi być tutaj. Nie mogłem jej dać tu. Tu mamy ten silniczek, czyli osłona termiczna musi być tutaj. To jest problem. Środek ciężkości jest raczej blisko tej osłony. Tak więc mam nadzieję, że to będzie odpowiednio obrócone, że się nie obróci tym do atmosfery. Tylko właśnie, haczyk jest na tym polega, że kiedy odczepimy osłonę termiczną, to środek ciężkości będzie dużo wyżej. Dlatego też do atmosfery wejdziemy tak. Jeżeli tu jest atmosfera, to wejdziemy w tą stronę. Po odczepieniu osłony termicznej cały ten pojazd się obróci. Spadochrony otworzą się tutaj, mamy je tutaj i wysuniemy nogi podwozia i wylądujemy w ten sposób. Bardzo skomplikowany plan. Masa rzeczy może pójść nie tak. Najbardziej to się obawiam w sumie o to, że tu nam może zabraknąć paliwa na transfer. Ale dobra, odpalmy to. To już jest zamontowane na rakiecie. Jeszcze tak skomplikowanego pojazdu chyba nie budowałem, ale jeżeli nam się uda, to zrobimy masę badań. Masę badań zrobimy. I masę punktów nauki zdobędziemy. Dobra, Barbalek 2. Odpalmy to. Prawie. Okej, ale dosłownie paru metrów na sekundę brakuje. Czyli aktywujemy kolejny człon. I jest orbita. Dobra, planujemy transfer w tej chwili. I mamy wybrany już jako cel. Bardzo ambitna misja. Kurde, czy się uda? Tylko nawet jeżeli się nie uda, nawet jeżeli nam zabraknie paliwa, to możemy zostawić ten pojazd na orbicie Eve i wrócić pojazdem z tym chwytakiem. Wtedy nie potrzebujemy de facto doku. Ok, 1000 metrów na sekundę potrzebujemy do transferu, co chyba nam powinno wystarczyć, ale zobaczymy. O kurde, patrz, o kurde, świetnie. Dobra, jest zaplanowany manewr transferowy. Czyli obróćmy się już odpowiednio. Poczekajmy. Ile mamy czasu do manewru? 14 minut. Czyli panele zarówno na lądowniku, jak i na tym orbiterze. Nawet nie potrzebujemy chyba tylu, bo przy IF jesteśmy bliżej Słońca. I to generuje bardzo dużo energii, dużo więcej niż na karbinie. Ale lepiej mieć więcej niż mniej.
Okej, w połowie wykonany. A, spoko. A, o kurde, dobra. Mogłem zrobić jakiś test, czyli tu będziemy mieli. Tu mam za dużo nawet paliwa. Czyli mogłem dać więcej paliwa tutaj, ale dobra. Tyle było spotkanie. No, chyba. Jest! Świetnie. Dobra, poprawkę zrobimy w czasie lotu, ale dobra, świetnie. Lecimy na Eve. To była, moi drodzy, najnudniejsza, no niezbyt ciekawa część tej misji, ale wiadomo, trzeba polecieć na orbitę, zanim się poleci na inną planetę. Dobra, opuszczamy Kerbin. O, tu mam wciąż masę paliwa. Kurde. To jest pytanie, czy teraz pytanie jest tego typu, czy co będzie lepsze, czy wyhamować w pobliżu Eve do orbity tym silnikiem po prostu, czy atmosferycznie osłoną termiczną? Okej, okay, i tak zrobię atmosferycznie, bo plan jest taki, żeby pierwsze badanie też wykonać. Tak, musimy zrobić analizę wysokiej atmosfery. Troszkę wyhamuje tym silnikiem, ale to bez znaczenia, bo atmosfera nas za darmo wyhamuje na tyle, na ile potrzebujemy. Dobra. Lecimy, chyba nawet nie będziemy musieli tutaj jakoś obracać pojazdu do Słońca. Te nowocześniejsze panele słoneczne, przypominam, same się w jednej osi przekręcają do Słońca. Dobra, i gdzieś tutaj zrobimy, a nawet bliżej zrobimy niewielką poprawkę. W sumie nie, okej, okay, dobra, wejdziemy do strefy wpływu i wtedy. A, albo nie, a właśnie. Kolejna rzecz, moi drodzy, żeby sobie ułatwić potem lot na Gili. A, właśnie, to ustawimy naszą trajektorię tak. A, okej, okay, widać Gili. Nadlecimy tak, żeby nasze przyszłe nachylenie było jak najbardziej podobne do nachylenia Gili. Czyli w ten sposób, jak tutaj widzimy. Taki chyba będzie plan. Dobra, zaplanujmy manewr gdzieś tu. I zobaczmy, co się da zrobić. Po pierwsze, oczywiście musimy to obniżyć. Możesz zaznaczyć jako cel Gili, ale nie, nie, nie. To na razie mi o to nie chodzi, żeby robić bezpośrednie podejście, tylko mniej więcej chcę, żeby moja przyszła orbita Eve miała podobne nachylenie. Ale nie musi mieć, dobra. Ja tu mam monopropelantu. A tak, musimy hamować atmosferą, bo jak musimy wejść na chwilę głównym pojazdem do atmosfery. Też żeby zrobić eksperyment z tajemniczym GU, między innymi. Dobra. Okej, okay, może być mniej więcej coś takiego, potem to doszlifujemy. I będziemy musieli oczywiście obniżyć to, żeby wejść do atmosfery. Pytanie, na jaką wysokość? To może wymagać kilku prób. Tak szczerze mówiąc, bo za wysoko nie wyhamujemy, za nisko spalimy się. Ja zacznę chyba od 70 km. Eve ma bardzo gęstą atmosferę, która sięga na 90 km, czyli dość konserwatywnie 70. I miejmy nadzieję, że nas wyhamuje troszkę do orbity, bo to będzie za darmo. Wyhamowanie do orbity będzie dzięki temu darmowe. Okej, okay. Jesteśmy w strefie Eve. Okej, okay, widzę, że w ten sposób będziemy mieli orbitę. A nie, dobrze, okej. Okay.
Czyli tak, po pierwsze, moi drodzy, pierwszy eksperyment, bo przypominam, że chcemy także zrobić eksperymenty z tajemniczym GU i wrócić z tym. Czyli pierwszy zbiornik. Zróbmy eksperyment. Pytanie, ile punktów nauki? Okej, 150. To jest sporo, bo 6 pojemników z tajemniczym GU mamy. Okej, zachowajmy dane. To jest dobry... Czemu tak? Okej. Zachowaj dane. I dobra, zmodyfikujmy naszą trajektorię. Tak jak mówiłem, do wyhamowania w atmosferze, po pierwsze, ale też zmiany nachylenia orbity, tak żeby sobie ułatwić potem lot na Gili. Czyli skupmy się na Eve i zobaczmy, co da się zrobić. Ok, czyli chcemy periapsę na 70 km, to po pierwsze. Proszę, dobra, to dopiszę za chwilę. Zobaczmy tylko nachylenie. Ok, to nie jest idealnie. Nie, i tak, okej, okay, nie, dobra, nie da się. To jest niewykonalne, żeby zmienić nasze nachylenie w tym podejściu. Spoko. To nie jest wielki problem. Skupmy się tylko na tym, żeby wejść do atmosfery w odpowiednim momencie. Dobra. Ok, czyli za chwilę pozbędziemy się tego członu. Czy zaobserwujemy wschód słońca na Eve? Możliwe. Znaczy wylądujemy. Będziemy mieli lądownik na powierzchni. Tylko plan jest też taki, że nie chcemy wpaść do wody, bo na IF są oceany. Tam nie możemy oczywiście przeprowadzić badania sejsmicznego. Dobra. Ok. Obniżmy trajektorię do wejścia w atmosferę. Czyli 70 km, taki jest mój początkowy plan. Ok, nie chcemy aż takiego dziwnego nachylenia. Kiedy będzie misja celem założenia bazy na Moonie? Musimy odblokować technologię budowy habitatów. Wtedy będziemy mieli tę misję. Ok, dobra, dopieszę to RCS-em za chwilę, tak więc spoko. Dobra, odczepmy to. Nie potrzebujemy już tego. Troszkę mało klatek. Nie wiem, jakoś gra... Wow, czemu tak zacina się? Dlatego, że mam dużo części? Dobra, dopiszmy to, ale samym tylko RCS-em. Na 70 gdzieś tak kilometrów. A, to jest... Przeszkadza nam ten pojazd. Odsuńmy się. Tak, to uważajmy też, żeby nie zahaczyć i nie zerwać paneli. Dobra. Ok, jest 71. 70, dobra. No, zobaczymy. Wiele rzeczy może pójść nie tak. Zróbmy quick save'a. I zobaczmy też właśnie, gdzie zaczyna się... Jeżeli chodzi o Eve. Niska orbita. 400 tysięcy... metrów, ok. Ok, czyli jeszcze trochę, dobra. Gdzie jest Eve w ogóle? Kurde, nie widzę.
King Kuba, wielkie dzięki za suba. Wielkie dzięki, witamy na pokładzie. Okej, okay, Eve jest gdzieś. A, jest tutaj, okej. Okay. Mapa, o, sorry. Dobra, czyli dopiero teraz, moi drodzy, zaczyna się ta misja. Bardzo skomplikowany pojazd, bardzo ambitny cel. Wiele rzeczy może pójść nie tak. Moje kalkulacje mogą się okazać błędne, no zobaczymy. I pierwsza rzecz ciekawa, którą zrobimy, to będzie lądowanie na Eve. Które przeprowadzimy już niebawem. Tak, bo na razie tylko przelecieliśmy w pobliżu tej planety. Przypominam. Okej, okay, coraz bliżej. Możemy chyba zrobić kolejny eksperyment. Czyli obserwacje... A nie. Tak? Nie. Nie, jest wciąż za daleko jesteśmy. Okej, okay, dobra. Tak, czyli nie widzimy w ogóle powierzchni. Atmosfera jest tak gęsta, jest tyle chmur, że nie widać powierzchni nawet. Co utrudnia lądowanie. Bo przypominam, że tam są oceany. I my w oceanie lądować tym razem nie chcemy. W przyszłości tak, ale tym razem nie. Tym razem jeszcze nie. Okej. Okay. Ciągle to jest wysoka orbita? A, okej, okay, jeszcze bliżej musimy być. Czy trajektoria się zmieniła? Nie, cały czas 70, okej, okay, doskonale. W sumie to się ustawmy już odpowiednio do wejścia w atmosferę. O, i też właśnie muszę uważać, żeby nie zrobić quick save'a teraz, bo... Tak, będziemy musieli zmodyfikować być może głębokość, na jaką wejdziemy do atmosfery. Dobra, ustawmy się odpowiednio. Nie mam ustawionych członów? Wiem, to nie szkodzi. Ja doręcznie wszystko robił, tak czy inaczej. Coraz bliżej. A więc tak, pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, to przypominam, jest wyhamowanie. Tak, żeby za darmo uzyskać orbitę Eve. I lecąc w tych rzadkich, wysokich partiach atmosfery, zrobimy test sensorem atmosferycznym i obserwację kolejnego pojemnika z tajemniczym GU. Taki jest plan. Paneli nie zerwie, zwiniemy je. Te panele są zwijane, przypominam. Dobra, możemy chyba dokonać kolejnej obserwacji tajemniczego GU, tak? Jesteśmy poniżej 400 km nad powierzchnią, czyli weźmy jeden z tych zbiorników tutaj. Kolejne 150 punktów nauki, ok. Tylko z tym musimy wrócić oczywiście na Kerbin. Ok, zwińmy panele. One wystawałyby poza obręb osłony termicznej i by się zerwały. Tak, to jest jedyne co... Tak, to jest jedyna rzecz, która daje nam ochronę i nas wyhamuje. Wszystko, co będzie wystawało poza obręb, zostanie zniszczone. Najprawdopodobniej. Okej, dobra. Czyli teraz no zobaczymy, czy wyhamujemy i czy tak, jakbym chciał. Bo za wysoko to nie wyhamujemy, za nisko ulegniemy spaleniu.
A, widać troszkę powierzchni w sumie. Okej, jaka wysokość? Dobra, za chwilę wejdziemy do atmosfery chyba. Monitorujmy sytuację tutaj. Czyli teraz kluczowe jest, żeby nasz pojazd zachował to położenie. Jeżeli się przekręci i osłoną termiczną do tyłu wlecimy, to jest koniec misji. Czyli... Okej, góry. Dość sporo gór. Atmosfera się na 90 chyba zaczyna. Dobra. Test atmosferyczny. 480 punktów nauki. Dobra, transmisja. I obserwacja kolejnego pojemnika z tajemniczym GU. W wysokiej atmosferze. 300 punktów nauki. O, zachowaj. Okej, 80 km. Dobra, teraz hamujemy. Teraz okej. Zobaczymy, jak to się zachowa. Mam nadzieję, że nic nie wystaje poza obręb osłony termicznej. Czy ona hamuje w ogóle? Temperatura bardzo wysoka, 400 stopni i rośnie. Osłona termiczna zaczyna się zużywać. Jak tam nasza trajektoria wygląda? Hamujemy. Chcemy orbitę. Plan jest taki, żeby mieć orbitę. Okej, są płomienie. Rosną tu siły aerodynamiczne. Okej, 71. Pytanie, czy uzyskamy orbitę w tym podejściu. Za chwilę miniemy periapsis, czyli spokojnie obniża się. Czyli powinniśmy wyjść z atmosfery. I nic nie wystaje, z tego co widzę. Więc jest okej. O nie! Antena! A, mogłem nie robić na razie transmisji. O kurde, u góry wystaje. A, skan powierzchni. Nagrzewa się? Nie, okej, dobra. Okej, to jest najbardziej niebezpieczny moment. Jesteśmy najniżej i nabieramy znowu wysokości. Okej, tylko delikatnie się... Okej, to się nie nagrzewa. Powinno być okej. Nasz pojazd naturalnie się układa do kierunku, do strumienia atmosfery. Tylko jak tam trajektoria? O, jest orbita! O to chodziło. Darmowe hamowanie. Tylko nie chcemy za bardzo wyhamować, bo nie... O kurde, może za bardzo. Jak za bardzo wyhamujemy, to już nie wylecimy z orbity. Tylko się rozbijemy na powierzchni. Ale dobra, zaczynamy wychodzić. 77. Nie ma efektów termicznych. Osłona termiczna wykonała swoje zadanie doskonale. Okej, dobra, za chwilę wyjdziemy z atmosfery. Jest okej, dokładnie o to chodziło. Dosłownie o to mi chodziło. Nie musimy robić, wczytywać save'a. Taki był plan. Mogliśmy troszkę bardziej wyhamować. Może nawet zrobimy jeszcze jeden przelot, żeby troszkę bardziej wyhamować. Bo żeby zrobić skan powierzchni, musimy być na orbicie. To jest kolejna rzecz, którą będziemy robić, czyli apoapsa musi być też poniżej 400 km. Ale dobra, a dobra, wyszliśmy z atmosfery doskonale. Jeszcze jeden przelot zrobimy. Tylko nie na tak dużej wysokości. Czyli na apoapsie użyjemy silników. Teraz będziemy znaczy jedynych silników, których możemy używać poza RCS-em, to są te dwa boczne. Tak więc ja je aktywuję. Nie możemy używać głównego silnika, bo tu jest oczywiście osłona termiczną. A ja nawet nie wiem, czy musimy ich używać. Być może RCS wystarczy. Aktywujmy panele po raz kolejny. Dobra. Okej. Pierwsza faza misji udana. Dobra, czyli lecimy na apoapsy. I tam niewielka korekta. Periapsy, czyli teraz zrobimy gdzieś tak... Bo chcemy za darmo troszkę obniżyć naszą apoapsę. To więc lepiej to zrobić atmosferą, bo przypominam, że teraz potrzebujemy paliwa w tym głównym orbiterze, żeby wrócić potem na Kerbin. Potrzebujemy też paliwa, żeby dolecieć do Giri. Okej. Dobra. Czyli jesteśmy znowu bardzo daleko od HIV. I teraz w którym kierunku powinniśmy odpalić silniki?
mniej więcej w tym nawet. Troszkę się ustawmy bardziej tak. Wydaje mi się, że sam RCS wystarczy, tak szczerze mówiąc. Pytanie, na ile teraz to wysunąć? Zróbmy quick save. I powiedzmy... A tak, RCS wystarczy. 78. Bo teraz moim celem jest wyhamowanie za darmo tak, żeby to było poniżej 400 km. Dobra, zobaczymy. Być może to wystarczy. Zobaczymy. Czy jest technologia żagli słonecznych? Nie. Okej, okay, schować panele. Okej, okay, kolejny nur do atmosfery. Jesteśmy już w atmosferze technicznie. RCS-em się troszkę nachylmy bardziej, żeby nic nie wystawało. Osłona się nagrzewa, czyli tak, hamujemy, mamy kontakt z gazami atmosfery i hamujemy. Tylko chcemy. Okej, okay, hamujemy, tylko nie chcemy za bardzo też oczywiście wyhamować. Dobra, przyspieszmy czas. Ja wyłączę chyba SAS, tak szczerze mówiąc. Bo to się naturalnie ustawi do kierunku natarcia. Powinno przynajmniej. Ustawia się? Kurde, może i nie. Osłona termiczna się nie zużywa. Zużywa się. Ma ograniczoną ilość warstwy ochronnej, która się wypala. Ale mamy masę. Wypaliło się 100 jednostek z 4000 dopiero. Czyli spoko. Okej, okay, dobra. Hamujemy całkiem skutecznie. I nie za mocno. Mogłem nawet troszkę głębiej polecieć, ale dobra. Jeszcze jeden przelot możemy walnąć w sumie. Tak. Okej, okay, to było za nisko. Jeszcze jeden przelot zrobimy. Quick save. Nawet nie wiem, czy muszę panele wypuszczać, tak szczerze mówiąc. Nie, aż tyle energii nie zużyjemy w tym czasie. Dobra. Kolejny przelot. I w ten sposób za darmo. To robimy za darmo, moi drodzy, bez zużycia paliwa. Okej. Okay. Jeszcze jeden taki przelot, może? Tak, zróbmy jeszcze jeden. To skrybali muzyka? Nie. Nie, ja dograłem inną muzykę na stream. Z innych, też z innych gier kosmicznych. Tak, tylko musimy uważać, przy którymś takim podejściu możemy troszkę przesadzić i za bardzo wyhamować, ale jest okej. Okay. Dobra, jeszcze jedno. Do skutku. Zrobimy to do skutku. Wiem, że to nie jest pasjonujące, moi drodzy, ale
Oszczędzamy paliwo w ten sposób. Czyli to jest na wagę złota. Każdy ten przelot, który obniża za darmo naszą orbitę, to jest na wagę złota. To jest, może być różnica pomiędzy udaną misją z tajemniczym GU a porażką. Dobra, ja chyba nawet nie muszę się... Jesteśmy chyba w tak rzadkich partiach, że chyba nawet osłony termicznej nie potrzebujemy. I chyba nawet nie muszę sam się ustawiać. Tak. Wydaje mi się, że nie musimy tego robić. Chyba nie. Okej, coraz bliżej celu. Chcę zrobić za darmo tyle, ile jest tylko możliwe. Dobra, zostańmy w tym widoku. Okej, za chwilę zejdziemy poniżej chyba 2000 km. To trzeba uważać, bo tu każdy kolejny hamowanie będzie bardziej efektywne. Dobra, ja na op-up się troszkę obniżę periapsy. W sumie. Zrobimy quick save'a, tak żeby jedno jeszcze zrobić hamowanie. I tyle. Czyli troszkę to obniżymy gdzieś tak do 75 może nawet. Dobra, quick save. I dobra, zróbmy to. Ile dni kerbalskich trwa misja? 40. Ale większość to była, to był transfer z Kerbina na IF. Okej, to tu może przesadziłem nawet. Mamy 1500 km. Chcemy 400, przypominam. 400. A nie, jeszcze jeden przelot i powinno być chyba dokładnie to, czego potrzebujemy. A w sumie tak szczerze mówiąc, robiliśmy w ogóle badania ciśnienia i temperatury? Chyba nie. Okej, zróbmy. Zróbmy to od razu. Lądownik nie będzie musiał zużywać paliwa. Czyli zbadajmy ciśnienie i temperaturę. Czyli 96 punktów za ciśnienie, 48 za temperaturę. Spoko. Ale zobaczmy, jak tam trajektoria. O, czy nie przesadziłem? Czy wyjdziemy z atmosfery? Okej, dobra, chyba na tym skończymy te hamowania, tak szczerze mówiąc. Może jeszcze jedno. Ja wiem, że... Moi drodzy, ja wiem, że to nie jest pasjonujące, że... Chcecie lądowania i tak dalej, ale naprawdę to nie jest takie proste, żeby ta misja się w pełni udała. Ja muszę naprawdę kombinować i oszczędzać, wykorzystywać mechanikę orbitalną, atmosferę, wszystko co tylko jest w moim arsenale, żeby ta misja się udała. Przerwa za chwilę, tylko uzyskajmy orbitę. Dobra, ja ostatni przelot zrobimy, ja troszkę wysunę periapsę raz jeszcze. I to powinno obniżyć poniżej 400 km.
quick save i zobaczmy. Dobra. Ale tak, po przerwie, moi drodzy, zacznie się gwóźdź programu, będziemy robili ciekawe rzeczy. Pierwsze, co zrobimy, to będzie lądowanie na Dunie, potem skan powierzchni, potem będziemy kombinować, żeby polecieć na Gili. I na Gili będzie ciekawa rzecz, a więc ciekawa operacja, a więc odłączenie tego małego, tej pchełki, tego skoczka, tego malutkiego pojazdu, żeby zrobił badanie tej przychwyconej asteroidy. Okej, okay, dobra, to wystarczy. Czyli dwa niewielkie manewry i będziemy mieli orbitę, której potrzebujemy. Prawie 400. A w sumie jak odpalę silniki teraz, to... Okej, okay, odpalmy na chwilę te silniki delikatnie. Bo hamując przy periapsie mamy bardziej efektywne... Efektywny manewr, oczywiście. Tak, musiałem je nachylić, te silniczki, oczywiście, tak żeby strumień gazu wystawał poza osłonę termiczną. A właśnie, kurde, po co ten ciężar ciągnę? Nie potrzebuję tej osłony. Wykonała swoje zadanie. A, i nie muszę tych silniczków teraz, kurde, używać. Okej, dobra. Ten jest dużo bardziej ekonomiczny. Okej. Okay. Dobra, poniżej 400. Dobra, panele wypuśćmy, bo troszkę rozładowaliśmy baterie. Okej, okay, poniżej 400 tylko. Ten silnik jest ultra słaby, jak na ten pojazd, ale jest bardzo ekonomiczny. Czyli ja wolałem dać to niż Rokomax Poodle, bo on waży gdzieś tak 1/4 tamtego silnika. Czyli dużo, dużo lepsza opcja. Technicznie możemy zacząć wykonywać skan powierzchni, zacznijmy to robić. Czyli aktywujemy skaner powierzchni. Czyli bardzo skomplikowane badanie powierzchni tego ciała niebieskiego. Które potrwa godzinę, ale musimy być poniżej 400 km, mieć orbitę. Okej, prawie. Weźmy tak 395, żeby była lekka tolerancja, okej. I zaplanujmy tu manewr. Musimy oczywiście periapsę w tej chwili wypuścić powyżej atmosfery. Ok, 90% za chwilę. Czy to jest bug, że się tak czas przyspiesza, a to wolniej energię spada? Nie, tak działa gra i twórca tego moda nawet napisał w opisie tego eksperymentu jest informacja, jest porada, żeby tak robić. Że to wymaga bardzo dużych ilości danych, ale jest napisane porada, że można przyspieszenia czasowego użyć, żeby efektywnie spowolnić transmisję. Co ma sens, bo kurde... No wyobraźcie sobie, że NASA, jak wysłali ten łazik teraz, że nie mieliby kontroli nad tym, jak szybko idzie transmisja i... kompletnie rozładowali baterie, bo nie mogą spowolnić transmisji, no to jest bez sensu trochę. Czyli dobrze, że przynajmniej w ten sposób... W tej wersji Kerbali można tak robić. Dobra. Okej, zrobione. Czas na lądowanie. Tylko właśnie to lądowanie. Okej, ja... Coś tu widzę,
Bo chcemy na lądzie lądować, nie w oceanie. Okej, to jest troszkę jaśniejsze, tylko nie mam zielonego pojęcia, czy to jest ocean, czy ląd. Prawdopodobnie będziemy musieli kilka prób wykonać. Zobaczymy. Dobra, zaczniemy gdzieś tutaj, odczepimy tu lądownik i podejdziemy do lądowania. Czy gdzieś tutaj. Chcemy oczywiście po oświetlonej stronie, bo tak, żeby było coś widać, nie? Nie tak jak na Dunie. Tam to była troszkę porażka. To się udało, ale widoki nie były zbyt fajne. Dobra. Okej. Tylko pytanie, na jaką wysokość obniżyć periapsę? Wydaje mi się, że tak 65. Poczekajmy na wschód słońca. Okej. Dobra, aktywujmy nasz lądownik. A więc tak, po pierwsze aktywujemy komputer, który był uśpiony, żeby nie konsumował energii. I zezwólmy na używanie tych baterii. Mam tu też koło zamachowe. To jest jedyny sposób na manewrowanie tym pojazdem. Okej. Okay. Dobra, odczepmy to. Odsuńmy się troszkę. I przełączmy się na lądownik. On ma bocznie zamontowane silniczki, których użyjemy do deorbitacji. Ej, chwila. Dlaczego nie mogę ich tu aktywować prawym przyciskiem? Dlaczego nie mogę... A muszę... Nie działa? Okej, dobra, coś źle zrobiłem. Ten komputer jest zepsuty. Dlaczego? O kurde, o, chyba skopałem sprawę. O kurde, ten komputer nie działa. A, wiem, prąd nie, chyba nie może przez te rzeczy przepływać. Nie, komputer jest uszkodzony, bo nie miał energii, chyba. A nie, chwila. Nie. Okej, wiem dlaczego. A, wiem dlaczego. Okej, to nie jest problem. Po prostu, kiedy ja włączyłem komputer, to zrobiłem to zanim zezwoliłem na używanie baterii. I dlatego on został włączony, nie było prądu i się zepsuł. Okej, jedyne co muszę zrobić, to najpierw aktywować baterię. I potem komputer. I teraz powinno być okej. Działa. Okej, dobra. Okej, okay. Dobra, odczepmy to. Dobra. Okej, okay. Dobra, działa, doskonale. Odsuńmy się od tego separatora. Ale nie mamy RCS-a, czyli ja nie mogę... Mogę się obracać, ale nie mogę... Więcej rzeczy robić. Okej, okay, przeciwnie do kierunku lotu. Aktywujmy te silniczki. Dobra. Dobra, musimy chyba na tym etapie zrobić quick save'a. I czas na deorbitację. Okej, odpalmy te małe silniczki. Tylko tak, żeby nie przesadzić oczywiście. Dobra, periapsę nie mam pojęcia. Zróbmy jeszcze raz quick save'a. 65? Za nisko to się spalimy. Słona termiczna może tego nie wytrzymać. Może nawet za... A, może 65 to za nisko. Nie mam zielonego... Nie mam doświadczenia. Nie pamiętam, kiedy ostatnio to robiłem.
Złóż panele przy wchodzeniu w atmosferę? Tak, oczywiście. Może 65 to za mało. Nie, 65. Tylko nie chciałbym lądować gdzieś tutaj, gdzie jest ciemno. Dobra. Okej, okay, co ma być, to będzie. Dobra, wchodzimy w atmosferę celem lądowania tym razem. Czyli co teraz może pójść nie tak? Nasze wejście do atmosfery może być zbyt agresywne. Wtedy się spalimy. Też pojazd może się przekręcić, ale chyba nie, bo ja dałem te dwa elementy, które zwiększają opór powietrza. To więc chyba powinno być ok. Ustawmy się do wejścia. Osłoną termiczną, oczywiście. Też nawet za dużo dałem. Ten jeden zbiornik to jest za dużo nawet na deorbitację, ale być może odpalimy te silniczki, żeby troszkę się spowolnić przy samym lądowaniu. Zobaczymy. Chociaż nie, one dużej różnicy nie zrobią w silnej grawitacji i w... Dobra, wchodzimy do atmosfery. Co zaczęło? Internet zaczął przycinać? Okay, miejmy nadzieję, że się poprawi. Dobra, czyli patrzmy na naszą trajektorię w tej chwili. Chcemy, żeby apoapsa oczywiście obniżyła się do atmosfery. Wtedy będziemy mieli pewność, że lądujemy. Ok, 70. Jak tam osłona? Temperatura rośnie. Badania? Na razie nie. W wysokiej atmosferze badania, wszystkie, które mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Teraz dopiero w niskiej atmosferze i na powierzchni. Okej, osłona, warstwa ochronna zaczyna się zużywać. A, to jest chyba... Okej, chyba nawet zbyt agresywnie weszliśmy, ale dobra. Dobra, czyli teraz... Okej, ocean jest przed nami. Kurde, no. Bo to jest chyba ląd, a to jest ocean, nie? Czy odwrotnie? Właśnie nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli wpadniemy do oceanu, to nie zrobimy badania sejsmicznego tym. A to jest najwięcej punktów nauki. Być może wtedy wczytam quick save'a i to powtórzymy. Okej, dobra, tak, lądujemy na bank w tym podejściu. Wyłączmy koło zamachowe, żeby to się naturalnie dostosowało do kierunku lotu przez atmosferę. Nic nie wystaje, co jest dobre. Właśnie, zobaczmy też na szybko, na jakiej wysokości się zaczyna niska atmosfera. Niska atmosfera, 22 km, okej. Okay. Okej, okay, hamujemy dość mocno. Prawie 1G. Być może za agresywnie wejdziemy do atmosfery. Tak, to jest ocean, bo tam widać górę, czyli teraz lecimy nad oceanem. Być może nad nim przelecimy. A nie, to się zaczyna wielki ocean, kurde. Okej, okay, o, rozgrzewa się do czerwoności w tej chwili osłona. Ale póki mamy warstwę ochronną, to powinno być ok. Też musimy uważać na przeciążenia. Zbyt duże mogą też zniszczyć nasz pojazd. Okej, okay, temperatura spada, najgorsze za nami chyba. Chyba. A, tylko kurde, ocean. Wczytywać save'a, czy... Damy sobie spokój i
bez jednego badania tą misję zrobimy. Bo i tak potem musimy... ale dobra, nie będę wczytywał save'a. I tak potem musimy zrobić badanie w oceanie. Tak czy inaczej. Okej, okay, dobra. To wygląda paskudnie. Bardzo niebezpiecznie. Osłona termiczna się zużywa dość szybko, ale temperatura spada. To więc chyba powinno być okej. Okay. Dobra, najgorsze za nami. Tylko tak, ocean. Wszędzie, kurde, ocean. Dobra, trudno. Nie będę przytywał save'a. Dobra, mniejsza z tym. Okej, okay, czyli tak, 30 km na 20 musimy szybko wykonać kolejne badania. Okej, okay, no, możemy odrzucić chyba osłonę termiczną. Tak, odrzućmy ją. Co? Kurde. Przyłączyło nas do osłony, a nie... się zdziwiłem trochę. Dobra. Dlaczego? Dobra, spadochrony? A, i chmury, dobra. Wpadamy w ultra gęste chmury. Planety Eve. Dobra, badania. Skan atmosferyczny. Wow, 480. Transmisja natychmiast. Jedną anteną i kolejne badania. Czyli ciśnienie. 96, doskonale. Zbadajmy to i wyślijmy. I temperaturę za chwilę. Temperatura. A, tylko jak tam energia? O kurde! A, może przedwcześnie to zrobiłem? Dobra, czy zerwie panele, jakie wysunę? Dobra, temperatura, skan, czy transmisja dużo nie zużyje. Dobra. A, dobra, poniżej bardzo gęstych chmur, przez które ledwo co widać z orbity. Co będzie poniżej? Okej, okay, transmisja prawie zakończona. Wciąż trudno powiedzieć, co jest na dole. Tak, jesteśmy w tych gęstych chmurach cały czas. Dużo gęstsza warstwa niż na Kerbinie, powiedzmy. Okej, okay, energia jest... O, dobra. Dałem na oko tej energii, ale starczyło. Tylko jeszcze badania po wylądowaniu możemy zrobić. Okej, okay, widać. O, ocean chyba. Bo się tak odbija słońce chyba. Coś tam poniżej chmur widać. Słońca też nie widać, tak gęste te chmury. Dobra, możemy przyspieszyć czas, bo prędkość mamy bardzo małą. Tak gęsta jest ta atmosfera. A, dobra, chyba jesteśmy poniżej chmur. I co my tu mamy? Jakiś olbrzymi ocean. Chyba raczej nie wody. Jakiejś innej cieczy. No to jest zupełnie inny świat w porównaniu do Kerbina. Szkoda, że nie na lądzie, ale dobra, może być. Pytanie, czy jak panele w wodzie rozłożymy, czy będą działać. Też nie wiem, czy nogi podwozia wypuszczać, czy to jakieś będzie miało znaczenie. Okej, okay, czasze z podochroną się otworzyły. I mamy, okej, okay, bardzo małą prędkość, 3,5 metrów na sekundę. Okej, okay, prawie jesteśmy w wodzie, znaczy w wodzie, w cieczy.
oceanie. Okej, teoretycznie możemy dość mocno wpaść i może rozwalić elementy naszego pojazdu, ale chyba nie. Dobra. Okej, to jest... Okej. Dobra, zadanie wykonane. Jesteśmy na powierzchni innej planety. Na powierzchni oceanu innej planety, ale jednak. Okej, pytanie, czy panele będą generowały... Ej. A, okej, dobra, nie mamy paneli. Tak, okej, woda zniszczyła panele. Ale dobra, mamy jeszcze troszkę prądu, chyba starczy na transmisję. Okej, nie zerwało anten, to jest dobre. Okej, temperatura? 120 punktów. Transmisja. I ciśnienie. 240, to są duże ilości. I tak, nie będziemy musieli już do oceanu wracać. No jedynie kerbalami albo z pojemnikami sajemniczym GU. Kerbalami, żeby pobrać próbkę. A dobra, misja wykonana. Czy jak odpalę silniczki, to będę się poruszał do przodu? Możemy zobaczyć. Zróbmy test. Nie, są za słabe. Nic nie dają kompletnie. Nie. Nie. Dobra, okej, na koniec nasz komputer ma jeszcze troszkę życia, czyli zobaczmy, jak wschód i zachód słońca to wygląda nad tym dziwnym oceanem pod bardzo grubymi chmurami, gdzie osłona termiczna wylądowała, nie wiem, gdzieś się rozbiła, padła do oceanu. Nie wiem, gdzie jest wschód, a gdzie zachód. Słońca nie widać, oczywiście. Zresztą tu na mapie będzie widać. Tak, z tego co widzę, tu jest zarys, tak, chyba wpadliśmy akurat do olbrzymiego oceanu. Tak naprawdę. Okej, tu będziemy widzieć chyba zachód słońca. Jakbym był w Endzie w Minecrafcie. Mhm. Ale świetnie, misja zadanie wykonane. Troszkę szkoda, że nie było testu sejsmicznego, ale będziemy wracać na Eve. Tak czy inaczej. Okej, dobra. Energia się zużyła, czyli wracamy do naszego orbitera i kontynuujemy misję.